Jeszcze jeden postój i będziemy na miejscu. W Jerozolimie aż roi się od pielgrzymów, którzy przybyli na Paschę. Czy rabbi chce iść do miasta? Powiedział, że idzie na śmierć. A potem zmartwychwstanie. Panie, Marta i Maria, siostry twojego przyjaciela z Betanii, przysłały mnie tu, abym cię odszukał. Łazarz jest bardzo chory. Umiera. Jedź. Powiedz im, że przyjdę. Pan nadchodzi. Już tu jest. Panie. Gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś go poprosił. Ponieważ wierzę, że jesteś Mesjaszem, Synem Boga, który przyszedł na świat, aby dać nam życie wieczne. Gdzie go położyliście? Chodź i zobacz. Panie, modliłam się o twoje przybycie. Ty mógłbyś zachować Łazarza od śmierci. Usuńcie kamień. Panie, już cuchnie, leży w grobie od 4 dni. Usuńcie kamień. Pomóż mi. Ojcze, dziękuję, że mnie wysłuchałeś. Teraz ci, którzy mnie otaczają, uwierzą, żeś ty mnie posłał. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. Zaliczony zostałem pomiędzy umarłych. Spocząłem w grobie obok moich przodków. Ale ty wydobyłeś moje życie z otchłani. Panie. Panie mój i Boże. Lazarus! Łazarzu! Wyjdź na zewnątrz. Thank you.
On uwierzył we mnie. I choć był umarłym, to jednak ożył.